Rozdział 6. Laodycea jest napominana. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. 3 albo 4 tygodnie po moim przyjeździe do Ameryki w 1982 roku miała miejsce wielka ewangelizacyjna akcja w okręgu, gdzie pracowałem. Wszyscy pastorzy z tego okręgu mieli mieć swój udział w tej ewangelizacji. Było to dla mnie nowe doświadczenie. Ewangelista miał 3 ekrany i 13 projektorów, wszystko połączone z komputerem. Przyjechałem z Afryki i byłem zdumiony, widząc jak komputer steruje i synchronizuje pracą wszystkich 13 projektorów. Pomyślałem wtedy, gdybym miał to w Afryce, mógłbym ochrzcić tysiące ludzi. Ale mimo tylu przyrządów, na zakończenie wykładów ochrzciliśmy tylko 26 osób. 15 z nich już wcześniej było przygotowywanych do chrztu. Na koniec wykładów powiedziałem sam do siebie: w stosunku do nakładu finansowego i całego wyposażenia rezultaty były więcej niż mizerne. Jestem przekonany, że zanim ujrzymy wyniki Pięćdziesiątnicy, w naszym głoszeniu Ewangelii najpierw dzieło Pięćdziesiątnicy musi się dokonać w nas. W 1888 roku, gdy poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę dotarło do naszego kościoła w potężny sposób, Ellen White powiedziała, że dzieło tego poselstwa położyło ludzką chwałę w proch. Póki się to nie stanie, póki nie powiemy w sercu nie ja, ale Chrystus, tak długo nie może On zakończyć swego dzieła. Byłoby wspaniale, gdyby poselstwo do Laodycei zakończyło się na 18 wierszu, ale tak nie jest. Podobnie jak Żydzi, mamy twardy i buntowniczy kark. Dlatego Pan musiał zrobić następny krok. Krok ten opisuje wiersz 19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Ellen White pisze: świadectwo prawdziwego świadka nie jest przyjmowane nawet w połowie. To uroczyste świadectwo, od którego zależy los Kościoła, jest niedoceniane, o ile całkowicie niewzgardzone. Świadectwo to musi wywołać głęboką pokutę, a wszyscy, którzy je przyjmą, będą posłuszni i oczyszczeni. Jestem przekonany, że powodem opóźnienia drugiego przyjścia Jezusa nie jest niedokończone dzieło, ale nasze niezależne dzieło. Nie chodzi mi o niezależne grupy, które są kulą u nogi Kościoła, stanowiąc problem. Chodzi mi o nasze wysiłki pobudzenia członków Kościoła w celu dokończenia dzieła naszymi własnymi siłami. Wielkie budżety, najlepsze drukarnie, mądry sprzęt i nowe programy nie zakończą dzieła, chociaż wszystko jest ważne. Zbadajmy więc naganę prawdziwego świadka skierowaną do Laodycei. Pierwszą rzeczą są słowa początkowe. Wszystkich, których miłuję, karcę. Dzięki Bogu, że nie karci nas w gniewie, okazując miłość wobec Laodycei. Bóg zawsze tak postępuje ze swoim ludem. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Niektórzy z nas mają ludzkich ojców smagających nas w gniewie. Czasem ludzcy rodzice karzą swe dzieci niesprawiedliwie albo zbyt ostro, czy ze złych motywów. Bóg jednak strofuje nas dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Pomimo naszych upadków Bóg nas miłuje. Miłość Boża jest bezwarunkowa. Po pierwsze, to, co stwierdzamy, naganie Chrystusa do Laodycei, bazuje ona na Jego bezwarunkowej miłości. Jego miłość sprawia, że On nas napomina i karze. Nagana zwykle odnosi się do słownego wyrzutu albo karcenia. Na przykład Jezus udziela nagany Piotrowi: „Idź precz ode mnie, szatanie”. Napomina On również 11 uczniów za ich brak wiary. Napomina krytykujących Marię. Przez proroków Bóg wysyłał wiele razy napomnienia do ludzi Starego Testamentu. Wysyła On napomnienia również dzisiaj do swojego Kościoła przez Ellen White. W jednym z napomnień pisze ona: „Przebudźcie się. Aniołowie Boży idą od zboru do zboru, wykonując swój obowiązek, a Chrystus puka do drzwi naszych serc, by je otworzyć. Lecz środki, jakie Bóg przeznaczył do przebudzenia zboru, rozumiejąc ich ubóstwo duchowe, są lekceważone. Głos prawdziwego świadka słyszeli w naganie, ale nie byli posłuszni. Ludzie woleli wybrać własną drogę zamiast Bożą, bo własne ja nie zostało w nich ukrzyżowane. Stąd światłość ma mały wpływ na umysły i serca”. Jeśli nie usłuchamy Jego słownego napomnienia, Bóg podejmuje następny krok w celu naprawienia problemu, lecz w twardszy sposób. Tych, których miłuje, najpierw napomina. Ale jeśli to nie pomaga, mówi: „Muszę Cię doświadczać”. Słowo „doświadczać” oznacza karać. Karanie to może być fizyczne, ale również ekonomiczne. Często Bóg zezwala na to, po to, aby nas naprawić i zdyscyplinować. Ale pamiętajmy, że zawsze dzieje się to w miłości. Niewola babilońska jest przykładem tego, jak Bóg karze. Przez lata Bóg próbował odwieść Izraelitów od bałwochwalstwa, ale nie usłuchali. Napominał ich przez proroków. W końcu Bóg powiedział: „Nie słuchacie napomnienia, będę więc was karał. Pozwolę, by obce pogańskie władze zabrały was do niewoli”. I była to ostatnia możliwość, gdyż Izrael nie słuchał wcześniejszych napomnień. I jeśli my odrzucamy napomnienie Boże, również będzie nas karał. Nie wiemy, w jakiej formie. Może to być upadek finansowy, socjalny. Zaatakowany może zostać cały nasz system finansowy. Babilońska niewola doprowadziła do dewastacji państwa żydowskiego, ale pamiętajmy, Bóg karze zgodnie ze swoją miłością. Wszystkich, których miłuje, karcę. Jezus używa ilustracji winnego krzewu i gałęzi, by przedstawiać swój stosunek do nas i nasz do Niego. Pragnie On wytworzyć w nas owoce, dlatego przycina gałęzie. Teraz przycinanie jest bolesne, ale cel jest wspaniały. Bóg ma nadzieję, że owoc będzie wspaniały i obfity w naszym życiu. Ten oczyszczający, dyscyplinujący proces pojawia się w Piśmie Świętym od początku do końca. Bóg karze w miłości po to, by odnowić nas swoją miłość i sprawiedliwość. Jaki jest cel Jego napomnienia i karania w kontekście poselstwa Chrystusa do Laodycei? Abyśmy pokutowali i byli gorliwi w dobrych uczynkach. Zapamiętajmy, że słowa napomnienie i kara są w czasie teraźniejszym. Bóg stosuje te metody, aż osiągnie upragniony skutek. Interesujące jest to, że użyte przez Jana słowo gorliwość ma ten sam rdzeń co słowo gorący, użyte wcześniej w opisie czynów. jakich on się spodziewa po Laodycei. Bóg mówi więc: pragnę, abyś przez pokutę i gorliwość był gorący w Twoich dobrych uczynkach. Słowo pokuta oznacza po prostu zmianę umysłu albo kierunku. Gdy Bóg mówi do nas, chce powiedzieć: pragnę Cię odwrócić od egocentryzmu na chrystocentryzm, od polegania na własnym ja do polegania na mnie. Pamiętajmy o różnicy między naszą oceną własnego stanu duchowego, a oceną, jaką wystawił nam Chrystus. Uczynki zakonu oszukują nas, gdyż myślimy, że jesteśmy bogaci, wzrastamy w dobrym i niczego nie potrzebujemy. Ale Chrystus zapewnia nas, że jesteśmy nędzni, biedni, ślepi i nadzy. Są tu dwie sprzeczne opinie: nasza i Chrystusa. Pokuta oznacza rezygnację z własnego zdania o sobie i przyjęcie opinii Chrystusa. Jeśli nie przyjmiemy Jego oceny, wówczas będziemy musieli uczyć się jej akceptacji w twardych warunkach, podobnie jak Piotr, by w końcu uznać, że to Chrystus miał rację, a nie on. W święto Paschy, gdy Chrystus ustanowił Wieczerzę Pańską, Piotr miał się nauczyć tego, że Jezus zna go lepiej niż on sam siebie. Po wieczerzy Chrystus zwrócił się do Piotra i powiedział: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci twoich. Na tamtych terenach i w tamtym czasie rolnicy oddzielali plewy od ziarna przy pomocy wiatru. Podrzucali do góry ziarno i plewy, a wiatr zabierał odpady i ziarno spadało osobno. Tak jest też z ludźmi. Jezus mówi: szatan chce cię oddzielić ode mnie. Szatan próbował zniszczyć wiarę Piotra. On zawsze ma taki plan. Gdy nas zniechęca i utrudnia nam życie, ma jeden cel – zniszczyć naszą wiarę. Zapamiętajmy reakcję Piotra na ostrzeżenie Chrystusa: Panie, jestem gotowy iść za Tobą do więzienia, a nawet na śmierć. Piotr był pewny, że Jezus się myli. Co Ty mówisz o mnie, Panie? Że się potknę? Że się Ciebie zaprę? Że moja wiara upadnie? Ty się mylisz, Panie. Nie potrzebuję Twojej modlitwy. Ja nigdy nie upadnę. Upadł Piotr czy nie? Tak, on upadł. Tak jak Jezus zapowiedział, Piotr zaparł się go 3 razy, a nawet się zaklinał. Według przekonań Żydów zaparcie się Boga, łącznie z zaklinaniem się, było grzechem niewybaczalnym. Bóg nie mógł przebaczyć takiej osobie. Nie było możliwości odwrotu. Tak więc, gdy Piotr zaklinał się i zapierał, nie miał wątpliwości, że dla niego nie było nadziei. Ale czy Jezus opuścił Piotra dlatego, że jego grzech i jego duch był arogancki? Nie. Pomimo upadku Piotra, Jezus nie zapomniał o nim. Po zmartwychwstaniu, zanim Jezus pokazał się Piotrowi i zanim pokazał się innym apostołom, anioł przy grobie powiedział do niewiast: idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was poprzedzę do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Gdyby niewiasty powiedziały przyjaciołom Jezusa: anioł powiedział nam, że Jezus pokaże się uczniom, Piotr mógłby pomyśleć: tak, wszystkim oprócz mnie. Ja się go przecież zaparłem i dlatego nie ma dla mnie nadziei. Ale Jezus nie zapomniał Piotra. Wiedząc, że był szczególnie wyłączony, traktował go dalej jako ucznia mimo jego upadku. Lekcję tę musimy dziś zapamiętać. Wielu jest adwentystów, którzy mówią, że Kościół Adwentystów dnia siódmego już dłużej nie należy do Chrystusa, bo upadł i stał się Babilonem. Doświadczenie Piotra uczy nas, że Bóg jest cierpliwy, napomina nas i stopniowo karze. Przechodzimy kryzys jako Kościół, ale to nic w porównaniu z tym, co może nas spotkać, jeśli Go nie usłuchamy. Mimo Jego upomnień i karania, Jezus nie pozostawia nas. Wszystkich, których miłuje, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Piotr ciężko uczył się zaufania Jezusowi i niedowierzania sobie. Piotr zdradził swego Pana i zaparł się Go 3 razy. Ale teraz był złamany. Opuściła go jego duchowa arogancja. Pokutował. Gdy później po zmartwychwstaniu spotkali się nad brzegiem, Jezus nie powiedział do niego: „Przepowiedziałem ci, Piotrze, a teraz cierp”. Zamiast tego przebaczył mu i przywrócił do apostolstwa. Prawdą jest, że wprowadził on Piotra w zakłopotanie. Najlepsze doświadczenie, by go ukarać. 2 razy Jezus powiedział do Piotra: „Miłujesz agapę mnie?” I Piotr 2 razy odpowiada: „Ty wiesz, że cię miłuję, Filos”. Jest to gra słów, której nie da się oddać w innym języku. Jezus zapytał: „Piotrze, czy ty mnie miłujesz bezwarunkowo?” A Piotr odpowiada: „Panie, ty wiesz, że cię miłuję”, ale używa on słowa, które oznacza chwiejność, niepewność, czyli ludzką miłość. Innymi słowy, Piotr powiedział: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję i wiesz, jak krucha i niepewna jest moja miłość. Nie byłem Ci wierny, ale teraz uznaję, że miałeś rację, a ja się myliłem, pokutuję”. Za 3. razem Jezus stosuje słowo filos i mówi: „Piotrze, miłujesz filos mnie?” Innymi słowy, czy tylko tym rodzajem miłości Ty mnie, Piotrze, miłujesz? Tą chwiejną ludzką miłością? Piotr był zbolały i zakłopotany, ale teraz był nawrócony. Uznał swoją ranę. Odpowiada więc: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję, Filos. To jest cała moja miłość, do jakiej jestem zdolny”. A Jezus nie był zniechęcony odpowiedzią Piotra. Mówi więc: „Teraz jesteś nawrócony, mogę Cię użyć. Paś baranki moje, paś owce moje”. Bóg nie może nas prędzej użyć, póki nie zgubimy zaufania do samego siebie. Gdy lud Boży odsunie na bok własne ja i zrobi miejsce dla Ducha Świętego, dzieło może zostać zakończone. To jest to, co Bóg chce widzieć. Potrzebujemy pokuty. Musimy pokutować z naszej pychy, indywidualnej i zborowej. Musimy uznać, że zdradziliśmy Boga. Bóg mówi do nas tak, jak Paweł mówił do Żydów: „Znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego”. Będąc pouczonym przez zakon, przez przekraczanie zakonu, bezcześcisz Boga. Niedawno członek kościoła przyniósł mi do domu pewien dokument. Była to ankieta, w której próbowano określić odczucia Amerykanów wobec religii, a szczególnie w stosunku do Kościoła Adwentystów dnia siódmego i ich poselstwa. Przegląd ten był związany z miastami Pittsburgh w Pensylwanii, Des Moines w Iowa i Seattle w stanie Waszyngton. W Pittsburghu byli głównie katolicy. Ludzie mało znali adwentystów. Des Moines byli protestanci i katolicy. Niewiele wiedzieli o nas. W Seattle przeważali ludzie nie interesujący się religią i nie należący do żadnego z kościołów. Dlatego prawie nic nie wiedzieli o adwentystach, nie interesowali się nimi. Nienależący do żadnego z kościołów we wszystkich 3 miastach mówili: „Nie potrzebujemy religii. Ludzie mają pewną dozę dobroci sami w sobie. Musimy ulepszyć nasze ludzkie związki przez budowanie na tej dobroci”. Mieszkańcy Seattle byli oburzeni z powodu naszej literatury adwentystycznej. O pewnych broszurach mówili: „Nacisk jest położony na strachu. Przedstawiają Boga, który tylko karze ludzi. Odnosili oni wrażenie, jakby te ilustracje były pornograficzne. Mało kto uważał naszą literaturę za pociągającą. Przerażające było dowiedzieć się, co ludzie myślą o nas. Wtedy, gdy my jesteśmy dumni ze swoich duchowych osiągnięć, ogół społeczeństwa ma o nas bardzo słabe mniemanie. Przynajmniej według tego wywiadu. Gdy tylko zmieszamy się z innymi chrześcijanami, odkryjemy, że mają złą opinię o adwentystach. Często widzą nas jako dumnych, samousprawiedliwiających się ludzi, czujących się duchowo wyższymi od innych chrześcijan. Gdy byłem kapelanem na Uniwersytecie Kenijskim w Nairobi, pracowałem pośród kapelanów różnych religii. Byłem tam jedynym adwentystą. Pewnego razu jeden z nich powiedział mi: „Jesteś pierwszym kapelanem adwentystycznym, który dobrowolnie zmieszał się z nami. Inni dawali do zrozumienia, że są nietykalni”. Naukowiec z kalwińskiego Grand Rapids napisał książkę o adwentystach. Był to podręcznik o 4 wielkich kultach w Ameryce. Jedną część poświęcił Kościołowi Adwentystów, uważającym, że jest Bożym ostatnim Kościołem. Mówi on, że adwentyści uważają, że są prawdziwymi chrześcijanami wśród innych kościołów, upierają się, że są ostatkami. Autor czuł, że adwentyści są jedynymi, którzy są wierni Bogu, a że wszyscy inni to druga klasa chrześcijan. Ale nawet te spostrzeżenia nie są naszym największym problemem. Fakt, że społeczeństwo ma negatywne opinie o nas, nie jest najważniejszy. Ważniejsze jest to, że Chrystus ma negatywną ocenę naszych duchowych osiągnięć. Jezus powiedział: „Pragnę, byś pokutował. Chcę Ci przekazać swoją opinię o Tobie. Pragnę, by Twoja sprawiedliwość została powalona w proch. Przyjmij moją białą szatę, moją sprawiedliwość. Przyjmij maść na oczy, byś lepiej widział siebie. Obyśmy zapragnęli powiedzieć: Boże, Ty masz rację. Czy nie przestaliśmy objawiać Twojego charakteru miłości światu? Czy jesteśmy gotowi pokutować?” Ellen White pisała: „Pan wzywa nas do odnowienia siły świadectwa przyniesionego w przeszłości. Wzywa do odnowienia duchowego życia. Duchowa energia Jego ludu jest odrętwiała, ale musi zmartwychwstać z pozornej śmierci. Modlitwą i wyznaniem grzechów musimy oczyścić gościniec Królowi. Gdy to uczynimy, moc Ducha Świętego przyjdzie na nas. Potrzebujemy energii Pięćdziesiątnicy. Stanie się to, gdyż Pan obiecał zesłać swego Ducha jako przezwyciężającą moc. Nie ma tu powodu do oskarżania Kościoła, że jest Babilonem. Natomiast jest wezwanie do pokuty i nawrócenia. Nie tylko Piotr, ale każdy z uczniów na Wieczerzy Pańskiej był pewny siebie. Nie zgadzali się, gdy Jezus powiedział: „Wszyscy się ze mnie zgorszycie”. Napełnieni byli swoim ja, a w rezultacie zawsze byli zazdrośni o drugich. Podczas ostatniej wieczerzy ubiegali się o to, aby być większymi w królestwie. Każdy z nich chciał zajmować wyższą pozycję. Byli egocentryczni. Mamy podobną sytuację w Kościele przy wyborach. Łączymy się we frakcje i ci, którzy są serdecznymi przyjaciółmi, mówią: „Gdy uzyskasz większe wpływy, myślę, że dasz mi wyższe stanowisko”. Uczniowie też tak myśleli. Gdy przyszedł krzyż, ich nadzieje legły w gruzach. Wtedy powiedzieli: „A myśmy się spodziewali, że on naprawi królestwo, ale on zmarł”. Byli zdruzgotani, a ich wiara znikła. 40 dni później w górnym pokoju ci sami uczniowie byli jednego serca i jednego umysłu. Ukrzyżowali swoje ja, doświadczyli głębokiej pokuty. Krzyż dokonał swego dzieła w ich życiu, odwracając ich od własnego ja do Jezusa. Potrzebujemy tego samego doświadczenia. Własne ja musi być ukrzyżowane. Jest to bolesne, ale Bóg tego wymaga. Gdy doświadczamy głębokiej pokuty, wówczas mówimy: Boże, przyznaję, że we mnie nie ma nic dobrego. Przyznaję, że w mojej ludzkiej naturze jestem zdolny tylko do grzechu. Oczyść mnie, zmień moje serce i moje życie. Wówczas zrozumiemy to, co czuli uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Wszyscy należący do Chrystusa, mówi Paweł, ukrzyżowali swoje ciało z pragnieniami i dążeniami. Wezwanie prawdziwego świadka do pokuty prowadzi do przełomu w naszym życiu. Musimy poddać się jego świadectwu i przyjąć to, że jesteśmy mizerni, nędzni, biedni, ślepi i nadzy. Musimy uznać, że on ma rację i że naszą jedyną nadzieją jest przyjąć niebiański towar dzięki głębokiej, serdecznej pokucie. Tylko wtedy możemy być napełnieni Jego duchem i mocą. Tylko wtedy wywrócimy świat do góry nogami, jak tego dokonali pierwsi uczniowie. W całym swoim życiu Ellen White błagała. Miała nadzieję widzieć tę pokutę, ale nie widziała. Zapamiętajmy jej dwie wypowiedzi. Poselstwo do Laodycei nie zakończyło się gorliwą pokutą wśród ludu Bożego i umysł mój był tym wielce zdumiony. To samo nieposłuszeństwo i upadek, jaki był widoczny w żydowskim kościele, charakteryzuje w wielkim stopniu lud, który ma większe światło z nieba w tym ostatnim ostrzegawczym poselstwie. Czy będziemy im podobni? W trwonieniu naszych decyzji i przywilejów, aż do czasu, gdy Bóg dopuści trudności i prześladowanie? Bóg nie rezygnuje łatwo, jest cierpliwy. Ci, którzy oskarżają Kościół, że jest Babilonem, są w błędzie. Prawdą jest, że dryfujemy z dala od Bożego projektu. Zaniedbaliśmy wywyższania Chrystusa, jak to powinniśmy robić. Ale Bóg o nas nie zapomniał. Jego stałym pragnieniem jest napełnić nas swoją sprawiedliwością.